została aresztowana. Przeszła przez 8 sowieckich więzień. Później udało jej się wydostać z tej niebieskiej ziemi razem z armią generała Andersa, ale niestety nie udało jej się dotrzeć do Polski, bo zmarła na tyfus w Teheranie. Tam została też pochowana na polskim cmentarzu. Jej historię jakby znamy tylko i wyłącznie z listu, który z kolei wysłała do innej swojej kuzynki, do innej ciotki, która również była zesłana na Syberię. I ona właśnie w tym liście opisuje całą swoją dramatyczną historię, również to, że straciła oko w wyniku straszliwej choroby i te wszystkie inne rzeczy. Faktycznie wywarły duże piętno na mojej rodzinie. I też właśnie uświadomiły mi, że jakby wszystkie doświadczenia tragiczne, które dotknęły Polskę w XX wieku, były również doświadczeniami mojej rodziny. No i z kolei znowu teraz przechodzimy do kolejnego wielkiego zrywu, który porwał miliony Polaków, prawda? Tu mówimy teraz o Solidarności. I tutaj już to doświadczenie mogę powiedzieć, że pamiętam trochę z własnego życia, bo byłam bardzo, bardzo małym dzieckiem, kiedy to się później już kiedy to się wydarzyło, ale jeszcze kiedy trwała Solidarność. Moi rodzice obydwoje byli w Solidarności, obydwoje działali, obydwoje u siebie w domu, kiedy mama była w ciąży, ukrywali znanego opozycjonistę, działacza na Uniwersytecie Warszawskim, bo tam należeli do Solidarności, obydwoje tam pracowali na UW. I muszę powiedzieć, że takie ukrywanie półroczne tego opozycjonisty wiązało się z ogromnym ryzykiem. Mama była w ciąży zagrożonej i tę ciążę w końcu straciła. Także dla niej można powiedzieć, że działalność opozycyjna wiązała się z ogromną utratą, z ogromnym, że poniosła największą stratę, jaką w ogóle może ponieść kobieta. Mimo to działali cały czas w Solidarności, udzielali się, pomagali innym ludziom. Ale też muszę powiedzieć, że jednak kiedy mówiło się o Solidarności w kontekście mojej rodziny, to głównie mówiło się o tacie. I kiedy na przykład byłam dzieckiem i interesowałam się Solidarnością, w szkole były różne konkursy Solidarności, to przeprowadzałam wywiad z moim tatą, a nie z moją mamą. Mimo że faktycznie doświadczenia ich były wspólne i razem jakby działali w Solidarności. Także jakby każda książka, faktycznie każdy taki temat, każde, jak już wcześniej mówiłam, doświadczenie jest dla mnie bardzo osobiste, ponieważ dotyczy mojej rodziny, ale mi się wydaje, że wielu Polaków ma takie wrażenie, bo doświadczenie powstania warszawskiego jest doświadczeniem pokoleń naszych babć, a doświadczenie Solidarności jest doświadczeniem pokoleń naszych matek. No rzeczywiście, ja osobiście dotknąłem czasów Solidarności już jako dorosły człowiek, więc może jeszcze nie dorosły, ale pamiętam tamte czasy bardzo dobrze. Pamiętam wówczas dziewczyny, dzisiaj już są panie w pełnym wieku. Były rzeczywiście w pełni oddane sprawie. Nawet czasami były większymi fanatyczkami sprawy niż mężczyźni. W pani książkach jest jeszcze ten jeden wspólny wątek. Zanim przejdziemy do dziewczyn z Solidarności, i ten wspólny wątek, to wszystkie żyją. Pani bohaterki pani książek. Z każdą z nich pani rozmawiała indywidualnie, osobno, tak? Tak, chciałam, żeby te historie były bardzo wiarygodne, żebym mogła usłyszeć je od moich bohaterek i przekazać je, jak tutaj Państwo być może, jak sięgną po moje książki, zauważą, są wszystkie spisane w pierwszej osobie. I po to właśnie, żeby tę historię się lepiej czytało, bo w ten sposób ma się wrażenie, że bohaterka sama opowiada o przeżyciach, których doświadczyła. I też dlatego właśnie chciałam z każdą móc spotkać osobiście. Ale też muszę przyznać, że troszkę spieszyłam się z tymi pierwszymi dwoma książkami, bo no jednak te panie już nie są młode, mają po 80-90 lat. I póki mamy taką możliwość, żeby rozmawiać ze świadkami historii, powinniśmy z tego korzystać, bo pochodzę z takiego założenia, że najlepiej się dowiadujemy o historii, najwięcej możemy się dowiedzieć, najwięcej najciekawszych rzeczy możemy usłyszeć właśnie od świadków historii, a nie czytając różne opasłe historyczne tomy, które piszą historycy z biurka, z bibliotek i opisują wydarzenia
tak trochę sucho, oschle i z pewnym dystansem, najlepiej jest dowiadywać się o takich historiach z pierwszej ręki. Dziewczyny z Solidarności. Prawdziwe historie. Przejrzałem książkę, przeczytałem kilka tych biografii. Jaki był klucz doboru? Bo niektóre bardzo znane, jak choćby Jadwiga Staniszkis, czy Izabela Cywińska i niektóre działaczki lokalnej Solidarności, znane tylko w regionie. Jaki był klucz doboru bohaterek? Jak właśnie pan zauważył, są bardzo różne działaczki i to właśnie wynika z tego, że chciałam pokazać pełen wachlarz doświadczeń, czyli mamy właśnie, jak pan mówił, panią Cywińską, Staniszkis, ale jest też pani Joanna Gwiazda, jest też pani Olga Krzyżanowska i są też takie panie właśnie, które były znane tylko w swoich lokalnych kołach Solidarności, na przykład pani Nina Wersztajn i ona jest też dla mnie, zaraz powiem, właśnie szczególna z innego powodu. Ale oprócz tego właśnie czynnika znane działaczki i nieznane, kierowałam się również czynnikiem pokoleniowym. Chciałam pokazać różne pokolenie i na przykład pani Wersztajn jest jedną z najstarszych bohaterek mojej książki, bo urodziła się jeszcze przed wojną w bardzo dobrej ziemiańskiej rodzinie i tutaj następuje taki, można powiedzieć, pewien symbolizm w mojej książce, bo pani Wersztajn została bardzo brutalnie skatowana przez zemowca pod Stocznią 16 grudnia 81 roku, czyli 3 dni po wprowadzeniu stanu wojennego. Tak boleśnie skatowana, że trafiła do szpitala z 17 szwami na głowie. No i to właśnie jest taki symbolizm, pokazuje właśnie, kto przeciwko komu walczył, prawda? Brutalny zemowiec przeciwko kobiecie z dobrego domu, wychowanej w przedwojennym Kinderstubie. Ale jak właśnie mówiłam o tym pokoleniowym doświadczeniu, mam również bohaterki bardzo młode. Na przykład jest jedna pani, która była aresztowana parę tygodni przed maturą. To jest jedna z najmłodszych więźniarek stanu wojennego w Solidarności od lat 80. I właśnie kiedy była aresztowana, dopiero co skończyło 18 lat, smutni panowie zapukali do jej drzwi nad ranem, drzwi do mieszkania otworzyli jej rodzice i byli zdziwieni, byli, proszę sobie wyobrazić, co mogli czuć rodzice, kiedy przychodzą aresztować ich córkę, która zamiast zdawać maturę poszła siedzieć do celi więziennej. No, smutni panowie bardzo często pukali o różnych porach, nie przestrzegali zasad. Aresztowano kobiety, matki, aresztowano rodziców, zostawiając bardzo często dzieci same w domu. Jak pan właśnie mówi o kobietach matkach, tylko jeszcze jedną rzecz dodam, że w mojej książce również są takie bohaterki, które były aresztowane i siedziały w więzieniu, mając małe dzieci. Jest na przykład pani Izabela Lipniewicz, to też kolejna taka właśnie z nieznanych bohaterek solidarnościowych, która zostawiła jednego synka 2-letniego, a drugiego rocznego. I na niemalże 2 lata zniknęła z ich życia, więc proszę sobie wyobrazić, jaki dramat musiało spotkać, co musiała przeżywać, siedząc w więzieniu i zamartwiając się o swoje dzieci. Także ja już będąc matką, pisząc tę książkę, byłam już mamą